16 mecz toruńskich koszykarek. Energa, białe stroje kontra lider tabeli, aktualne mistrzynie Polski, najlepszy zespół w tej chwili, czyli popularna biała gwiazda Wisła Kraków w toruńskim spożywczaku. Na tę okazję wypełnionym po brzegi Ewelina Kobryn. Przy piłce Nicole Powell i pierwsza zbiórka w tym meczu Jasmine Sepulwedy. I pierwsze, wydawało się pewne punkty, nieprawdopodobne, ale chyba sama zdziwiona, że w tak łatwej pozycji znalazła się Sepulweda, nie trafiła Weronika Idczak i są pierwsze punkty. Idczak i 2-0 dla toruńskiej Energii. Ostatnio świetna, rewelacyjna pasa w wykonaniu Katarzynek, które rozpoczynają ten mecz składem Idczak, Milia Tumak, Julie Pate, Jasmine Sepulweda i Jelena Maksimowicz. Jeden, drugi dribbling w prawo, w lewo. Nie faulowała Ewelina Kobryn. Kobryn, która jest zdecydowanie no, najskuteczniejszą koszykarką Fort Germas Ekstraklasy. 6-5. W Krakowie, co ciekawe, no i Ewelina Kobryn pokazała, że jako środkowa potrafi też świetnie rzucać za 3 punkty i Wisła prowadzi w Toruniu po 3 minutach 8-6. No więc Powell teraz świetnie. No i musiała tak zagrać Emilia Tłumak. Kolejnego rzutu za 3 punkty, ale Demon. No tutaj ma fantastycznie ułożoną rękę ta koszykarka z tej samej klepki, co może minutę temu. I 15-6 dla Wisły Kraków. To jest 9 punktów przewagi. Dwie skuteczne akcje za 3. Demon, teraz Julie Page. Pokazała Ewelinie Kobryn, że także potrafi trafiać z dystansu, a więc chociaż dzisiaj na pozycji środkowej obok Eweliny Kobryn. Kobryn spokojnie za 2. Świetnie teraz rozrzuciły tę akcję Wiślaczki. 17-9. 8 punktów przewagi Wisły Kraków, ale nogą faktycznie broniła tutaj w poprzedniej akcji trener El Medi. No Manisz nie może uwierzyć w to, jak to się stało, że akcja nie została przerwana przez sędziów. Weronika Idczak, próbują to rozbijać. Świetnie teraz Weronika Idczak. Rzadko kiedy, często to powtarzamy, brawa bije trener Omanić, wymagający, ale tym razem naprawdę dla rozgrywającej toruńskiej Energii to się należało. Jana Dabowicz traci piłkę. Magda Leciejewska zmienia właśnie reprezentantkę Czarnogóry. Leciejewska, Paulina Pawlak, jeszcze do niedawna podstawowe zawodniczki Lotosu Gdynia, z którym zdobywały seryjnie Mistrzostwo Polski, ale już w poprzednim sezonie Paulina Pawlak cieszyła się z mistrzowskiej korony w barwach Wisły Kraków. Nicole Powell za 3. Jednak 2 punkty, 21-15, ale no niemal gdzie stanie, tam trafia za 2 punkty, ale trafia. No cieszy się Portorykanka, bo nie szło w końcu, trafia za 2 punkty w ostatniej minucie tego meczu. Jest 21-17. Koda, bo Weronika Idczak zgubiła piłkę i Demont trafia za darmo. 59-58. Belgijka do tej pory zdobyła najwięcej, bo 15 punktów. Ale tu Bridget Mitchell ograła Nicole Powell. Jest 61-58. Amerykanki pilnują się nawzajem. Trener El Medi, no Manisz jakby był 6. zawodnikiem. Ale wywalczyła już za boiskiem piłkę Emilika Bielica, a tutaj Nicole Powell trafia za 3 i Wisła prowadzi 4 punktami. No teraz Wiślaczki też zauważyły, że tu naprawdę nie ma żartów. Weronika Idczak za 3 trafia, Weronika Idczak! 65-64 i znowu kontakt, znowu tylko
punkt przewagi Wisły Kraków. Za chwilę wypoczęte Emilia Tłumak, Lia Metcalf, Jelena Maksimowicz za 3 punkty. Trafia! 74-69. Czyli tak jak Ewelina Kobryn, Jelena Maksimowicz też potrafi rzucić z dystansu. 5 punktów przewagi, 1,5 minuty do końca. No i teraz wystarczy tylko dograć w zasadzie. Jasmine Sepulveda nie trafia, Milika Bielica, koniec już rzutów dodatkowych nie będzie. 79-73 wygrywa aktualny mistrz Polski i lider tabeli, a więc 15 zwycięstwo Wisły w tym sezonie, 6 porażka toruńskiej Energii.